Poranek w Radiu Wnet trwa, to już czas na kolejną rozmowę. Doktor Jacek Raubo, szef działu analiz strategicznych Defense 24. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy głównie o broni atomowej, ale zacznijmy od szczytu NATO w Wilnie. Przywódcy krajów sojuszu zdecydowali, że NATO stworzy 3 regiony, regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. No i co my więcej możemy powiedzieć na ten temat? Tutaj chodzi mi głównie o kontekst Polski. Jeżeli mówimy o 300 tysiącach sił w ramach tej nowej jednostki, czy one zostaną rozmieszczone, przynajmniej część z nich, na przykład gdzieś na przesmyku suwalskim w tych najważniejszych punktach, czy możemy spodziewać się, że ci żołnierze pojawią się właśnie w rejonie Bramy Brzeskiej? Znaczy przede wszystkim, szanowni państwo, mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Od czasu zakończenia zimnej wojny po raz pierwszy tego typu plany pojawiają się. One są ściśle tajne. To jest jedna z największych tajemnic na dzień dzisiejszy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że mamy do czynienia z już wojskowym wymiarem działań natowskich, jeśli chodzi o wzmocnienie również tutaj przestrzeni flanki wschodniej. No, prezydent po zakończeniu tak naprawdę szczytu natowskiego zasugerował, że nawet do 100 tysięcy żołnierzy w niektórych scenariuszach wzmocnienia może trafić do Polski i teraz praca natowska będzie kontynuowana, jeśli chodzi o konkretne przyporządkowanie jednostek do tych zadań, do systemu dowodzenia i kontroli, a więc odchodzimy od czegoś, co było trochę takim prowizorium, jeżeli chodzi o przygotowanie na plan ewentualnościowy. To jest decyzja, która jest niebagatelna. Ja wiem, że oczywiście najchętniej widzielibyśmy tutaj ciężkie dywizje z dużą ilością czołgów, transporterów opancerzonych, żeby to fizycznie się znajdowało na terytorium na przykład Rzeczypospolitej, ale też państw nadbałtyckich, ale tego typu zmiana raczej obejmuje zdolność do szybkiego wzmocnienia na wypadek kryzysu. I za tym idą też jeszcze inne rzeczy, bo oprócz planów, które są kluczowe dla systemu dowodzenia, idą też kwestie magazynów, zaplecza, zapasów, rozlokowania tak naprawdę również całej tej logistyki na trasie potencjalnego przerzutu. A więc zmiany, które zachodzą w NATO, ta adaptacja i transformacja, no niewątpliwie już ma dzisiaj tą stronę nie tylko takiej deklaracji politycznej, ale również i takich działań praktycznych w wymiarze wojskowym, ale też ogólnowojskowym, jeżeli chodzi o spięcie tego z zapleczem na przykład państw gospodarzy, państw przyjmujących. Także jest to naprawdę coś, co trochę zostało, nie wiem dlaczego, schowane w wymiarze tak naprawdę ostatniego szczytu Wileńskiego, Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jest to naprawdę przełomowa rzecz dla całego NATO i dla myślenia o nowej historii NATO po zakończeniu zimnej wojny. Czy to też trochę nie jest jednak kontynuacja tych ustaleń, które mieliśmy na tym bardzo głośnym poprzednim szczycie w Madrycie? No i pytanie, czy jeżeli przyjmiemy, bo powiedział pan, że teraz ta strategia obejmuje właśnie bardzo szybkie reagowanie, jeżeli mamy taki komunikat, bo już wspomniał pan o tym, że tajemnica wojskowa, że to już też jakby pokazuje z jaką my mamy do czynienia tutaj skalą, ale jeżeli słyszymy, że te nowe plany obejmują najbardziej newralgiczne punkty NATO, najbardziej newralgiczne punkty na wschodniej flance, no to możemy się z tym liczyć, że takie wojska pojawią się albo już teraz będą ćwiczyły. One muszą przede wszystkim, to trzeba powiedzieć wszem i wobec, one muszą ćwiczyć. Dlatego na pewno będziemy mogli zobaczyć pewien element, jeśli chodzi o skalę tak naprawdę zmian w kontekście kolejnych manewrów, zarówno tych takich praktycznych, które znajdują się w fazie aktywnej, na przykład na poligonach znajdujących się w Polsce czy w naszym regionie, ale też bardzo istotne są te elementy tych manewrów, które może nie są tak widowiskowe z perspektywy obserwatora, ale przede wszystkim sztabowo-dowódczych i tych, które będą symulowały, jeśli chodzi o przygotowanie na przykład połączonych dowództw polegających na tym, że będziemy mogli różnymi siłami z różnych państw, bo to też jest sukces NATO, zarządzać w jednej operacji i przy działaniu tak naprawdę na współczesnym polu walki. Więc jeżeli tutaj mówimy o tym, czy one przybędą, czy one przyjadą, to na pewno one będą musiały się szkolić. I to już będzie nam dawało bardzo duży obraz tego, kto, gdzie, w jakim wymiarze, ale to też nie będzie proces łatwy. To powiedzmy sobie od razu, bo tutaj bardzo dobrze pani redaktor zaznaczyła pewien proces kontynuacji. Rzeczywiście mam takie wrażenie i obserwując również szczyt NATO teraz w Wilnie na miejscu, że im ktoś da
dalej z zewnątrz patrzy na tego typu procesy zachodzące w Sojuszu Północnoatlantyckim, to szuka takiego jednego momentu przełomowego, jakiegoś jednego punktu zaczepienia, gdzie dojdzie do gwałtownej reformy, dojdzie do jakiejś rewolucji, a to tak nie działa. No właśnie 31 państw, wcześniej 30, wypracowywało pewne rzeczy i czasami ta implementacja, czyli to wdrażanie, wprowadzanie w życie, ono jest trudne, ono jest długotrwałe, ale to jest ta kontynuacja i chyba największym sukcesem naszym tutaj na flance wschodniej jest utrzymanie dwóch aspektów. Pierwszy to jest rzeczywiście tej ciągłości tak naprawdę od 2016 roku, od szczytu tutaj w Warszawie, a skończywszy na kwestiach utrzymania tych 360 stopni. Dlaczego te 360 stopni jest moim zdaniem istotne? Dlatego, że każdy w NATO czuje się komfortowo właśnie w widzeniu natowskiej obrony i odstraszania, bo my musimy też pamiętać, że wiele państw natowskich z tej grupy 31 państw trochę inaczej postrzega swoje interesy strategiczne i to jest normalne, naturalne w tak zróżnicowanym środowisku bezpieczeństwa, a więc jeżeli NATO oferuje te 360 stopni, no to widzi tak naprawdę dookólnie system zabezpieczenia tych wszystkich państw i to jest sukces moim zdaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego, że udało się to gdzieś tam taki balans pomiędzy tymi dwoma kierunkami, rzeczywiście kluczowym, rosyjskim oraz tymi wszystkimi innymi dodatkowymi, które mogą być w przyszłości kluczowe, utrzymać na szczycie natowskim. I tym elementem odstraszania na pewno jest też posiadanie broni atomowej. I teraz już przechodzimy do naszego głównego tematu. Stany Zjednoczone no, dzielą się, można powiedzieć, z Europą tą bronią jądrową już od lat 50. XX wieku. Teraz mamy taką sytuację, szczególnie spoglądając w stronę Białorusi, która ma otrzymać broń nuklearną do Rosji, że w Polsce coraz głośniej mówi się o tym, że też chcielibyśmy otrzymać ten parasol ochronny od państw Paktu Północnoatlantyckiego. Co to by zmieniło w naszej sytuacji? Czy w ogóle to jest realne? Przede wszystkim tutaj muszę wprowadzić dwa elementy takie rozróżniające. Pierwsze to parasol atomowy przede wszystkim jest dzisiaj rozciągany z zasobami broni strategicznej. Jeśli chodzi o kwestię taktycznej broni jądrowej, no to pamiętajmy, że tu toczy się dyskusja na temat tak zwanego NATO nuclear sharing, czyli takiego dzielenia się zasobami taktycznymi amerykańskimi na wypadek wystąpienia wojny, bo wtedy traktat o nieproliferacji tak naprawdę pozwala, w tym momencie jest inna rzeczywistość. Można wykorzystać właśnie te amerykańskie zasoby tych bomb, przede wszystkim grawitacyjnych B-61. Ale do czego zmierzam? Do tego, że my skupiliśmy się tylko na jednej części, na tej bardzo widocznej kwestii broni taktycznej, tym NATO nuclear sharingu. Ale istotne jest, że Stany Zjednoczone i tak naprawdę też inne państwa posiadające broń atomową i będące w ramach NATO, bo pamiętajmy, że również dwa inne państwa natowskie charakteryzują się bronią jądrową, czyli Francja i Wielka Brytania. One wszystkie podtrzymują zasadę tutaj tego parasola atomowego wobec swoich sojuszników, wobec swoich partnerów z NATO. A więc w wymiarze strategicznym to działa. W wymiarze strategicznym tak naprawdę jedynym elementem, na który powinniśmy zwracać uwagę, to jest modernizacja zasobów amerykańskich i brytyjskich. Ale to w jakimś tam stopniu następuje, jeśli chodzi o modernizację tej triady atomowej, czyli tych środków przenoszenia. Jeżeli chodzi o broń taktyczną, no tu rzeczywiście jest większy problem. Mamy do czynienia z sytuacją, w której dyskutujemy, czy te bazy z tymi bombami amerykańskimi grawitacyjnymi B-61, one znajdują się za daleko, czy tak naprawdę nie są dostosowane raczej do tego zimnowojennego wymiaru bezpieczeństwa europejskiego. I tu wchodzi Polska, wchodzą w państwa flanki wschodnie, które gdzieś tam tą dyskusję o być może dyslokacji tych zasobów na swoje terytorium podejmują od dłuższego czasu. Do tego oczywiście potrzebne są zdolności tutaj nosicieli, a więc samolotów bojowych w tym przypadku. Do tego potrzebna jest kwestia zgody, jeśli chodzi o obiekty, zabezpieczenie tych obiektów, bo to będą tak naprawdę obiekty potencjalnie, którymi zarządzają Amerykanie i które chronią Stany Zjednoczone, bo to będzie cały czas w warunkach pokoju amerykańskie zasoby. Więc wydaje mi się, że często my trochę mieszamy i staramy się dyskutować o tym, że nagle Polska otrzyma te bomby. Nie, to tak naprawdę chodzi o zmianę pewnego paradygmatu myślenia, jeżeli chodzi o praktykę tutaj posiadania przez Stany Zjednoczone tych zasobów bardzo ograniczonych broni taktycznej, bo jak mówiłem, broń strategiczna jest chyba tutaj, jest taki konsensus, taką domeną, w której Amerykanie rzeczywiście dokonują pewnych zmian w ostatnim czasie. Tak samo jak mieszamy, a przynajmniej ja mieszam i nie wszystko wiem na temat tego, jak w praktyce mogłoby przebiegać taka eskalacja, użycie, a może podjęcie decyzji o ataku nuklearnym. Czy to faktycznie jest tak, że mógłby to zrobić jeden człowiek? Teraz oczywiście kierujemy swój wzrok w stronę Władimira Putina.
no, cały czas mamy, to są komunikaty głównie jakby ukraińskiego wywiadu, ale że ta groźba użycia przez Rosję broni atomowej, no, jest tą opcją, która leży na stole, jest no, hipotetycznie realna. A jak to przebiegałoby w praktyce, jeżeli chodzi o proces decyzyjny? Panie redaktor, szanowni państwo, musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Rosyjskie kwestie sztabowo-planistyczne no, zakładają przygotowanie się do użycia posiadanego arsenału, w tym arsenału broni tutaj jądrowej. No, to jest tak naprawdę rzecz, która czasami rozbudza emocje, ale no, tego typu plany są. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że coś leży na biurku, coś leży w szafie, jeżeli chodzi o kwestie pewnych planów operacyjnych, pewnych procedur, no to ja nie jestem zaskoczona, tym bardziej się nie obawiam tego, no bo mamy za tym tak naprawdę stojący potencjał jądrowy państwa, jakim jest Federacja Rosyjska. I tutaj leży problem właśnie państwa, zdefiniowanie tak naprawdę systemu tego państwa. Wiemy, że w takich mocarstwach jądrowych jak Stany Zjednoczone, ten proces decyzyjny jest obudowany pewną otuliną wynikającą z ochrony tych relacji polityczno-wojskowych. Ten proces decyzyjny jest o wiele bardziej skomplikowane. W przypadku Rosji tak naprawdę trudno jest nam dzisiaj oczywiście dyskutować. Rosjanie mają pewne procedury, które zakładają ograniczenie ryzyka wystąpienia chociażby tutaj przypadkowego uderzenia jądrowego, ale jak to w praktyce, jeżeli chodzi o te rzeczywiste, zakulisowe działania mogłoby wyglądać, no tutaj rodzą się obawy. Rodzą się obawy, ale zawsze to nie jest proces jednej osoby i z automatu nie ma możliwości tak Federacji Rosyjskiej uderzenia już zaskoczenia. Jest ileś pewnych elementów, które sygnalizują Zachodowi potencjalne przygotowania, a na razie Rosjanie tylko i wyłącznie straszą, bo to trzeba powiedzieć wprost. Rosjanie od początku tej wojny, od lutego 2022, nawet i wcześniej, wykorzystują swój potencjał jądrowy niczym Korea Północna, strasząc wszystkich wszemi wobec właśnie uderzeniami na miasta, na całe populacje poszczególnych państw. Ja mam wrażenie, że Rosjanie przypominają trochę taki miks Al-Kaidy i czy tam państwa islamskiego i Korei Północnej dzisiaj, bo z jednej strony krzyczą, że mają rakiety i broń jądrową, tak jak robi to Korea Północna, a wiemy, że robią to słabi, bo te mocarstwa, które są pewne swojego potencjału odstraszania jądrowego, nie muszą tego robić, bo wszyscy to wiedzą. A dlaczego Al-Kaida? Dlatego, że Rosjanie wielokrotnie próbowali wywołać incydenty na obiektach jądrowych w Ukrainie, bo widzieliśmy, jak podejmowali działania w tej czarnobylskiej strefie tutaj wykluczenia, czy kwestii związanych z Zaporowską elektrownią jądrową. Więc mamy niestety bardzo niebezpieczny miks przede wszystkim tego systemu państwa, bo procedury to jedno, a system państwa i egzekwowanie tych procedur to drugie. To jeszcze na zakończenie, bo mamy dosłownie ostatnie półtorej minutki. Czy zgodziłby się pana, może nie, z taką tezą, że Ukraina nie zostałaby zaatakowana, gdyby nie zgodziła się na ten proces denuklearyzacji? Przede wszystkim potencjał jądrowy podnosi ryzyko ataku innego państwa na to państwo, które jest posiadaczem tej broni, więc jeżeli zakładamy hipotetycznie, że nie doszłoby do wycofania tych zasobów, no to na pewno ta sytuacja dzisiaj wyglądałaby inaczej, ale przypomnę, że Ukraina była państwem biednym, państwem, które być może tak naprawdę nie byłoby stać w ogóle na utrzymanie tego typu potencjału jądrowego, który byłby bardzo kosztowny, zarówno jeżeli chodzi o środki posiadania, przenoszenie, jak i posiadanie głowic. I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję, dr Jacek Rąbo, szef działu analiz strategicznych Portal Defense 24. Był gościem Poranka Wnet, a ja, drodzy państwo, spoglądam na zegarek i mamy godzinę 8:59. Joanna Reiner zrealizowała Poranek Wnet, wydała Ksenia Parmańczuk, Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję, że byli państwo razem z nami już od godziny 7:07. No i koniecznie zostańcie razem z nami, bo usłyszymy się dzisiaj jeszcze niejednokrotnie. Pięknego dnia.